Jesteśmy spóźnieni! Yeah, sure, it's awesome. To jest Jose, nasz nowy host. Jest mały kontrast, co? Północ a południe wyspy. Dzisiaj chcieliśmy pokazać Wam coś innego niż cudowne widoki przyrody czy naturalne piękne plaże. Dlatego przybyliśmy do miejscowości Abona, żeby pokazać Wam opuszczone miasto. Obecnie znajdujemy się chyba w najbardziej charakterystycznym miejscu tej osady, czyli w kościele wybudowanym w monumentalnym stylu, bardzo charakterystycznym dla generała Franco. Sama osada powstała w roku 1943 i miała służyć jako miejsce leczenia osób z nieuleczalnymi chorobami, takimi jakim był wtedy trąd. To leczenie to może trochę za wiele powiedziane, ponieważ wtedy nie potrafiono jeszcze radzić sobie z tymi chorobami. Dlatego chorzy, które tutaj przybywali, byli po prostu izolowani od reszty społeczeństwa i tak naprawdę przybywali tutaj, żeby umrzeć. Oczywiście historia znowu płata nam tutaj figla. W roku 45, czyli 2 lata po otworzeniu tej osady, już były powszechne i dostępne leki, antybiotyki, między innymi na trąd, który kiedyś dziesiątkował Kanaryjczyków, więc ta osada tak naprawdę nigdy nie pełniła swojej zamierzonej funkcji. Obiekt, który tak naprawdę nigdy nie został w 100% ukończony, został przekazany wojsku, aby mogło przeprowadzać tutaj swoje manewry. W 2002 roku włoski inwestor wykupił ten obszar, by zbudować tutaj swój wielki hotel. Do dzisiaj jednak można znaleźć tutaj jedynie fanów airsofta czy hipisów, którzy tworzą tutaj swoje komuny. Koniec z takimi strasznymi rzeczami, jedziemy na plażę. Jesteśmy na El Medano. Jose mówi, że mamy dzisiaj świetną pogodę, bo normalnie wiatr urywa głowy w wakacje. Znowu we wrześniu jest tutaj zawsze fajna pogoda, ale trzeba uważać wakacje i trafić po prostu w dobrym momencie. A my trafiliśmy właśnie do bardzo fajnej andaluzyjskiej knajpki. To jest bardzo ciekawa potrawa, której teraz spróbujemy. Tak naprawdę pochodzi z La Gomery, ale tutaj na Teneryfie jest bardzo popularna.
nazywa się Amargote i to jest rodzaj moho kanaryjskiego. Czym są sosy moho? Na pewno dokładnie wyjaśnię w całym filmie o jedzeniu kanaryjskim. Natomiast to jest takie połączenie moho i sera, bardzo tradycyjne. To jest bardzo stary przepis dla Wysp Kanaryjskich.